Przyjechaliśmy z Wolisławia. Nasza drużyna to 5. Wileńska, 5. Wolisławska Drużyna Rycerz Wilki imienia 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Działamy na Śląsku, dokładniej w Wolisławiu Śląskim. A nasza organizacja to Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Od nas przyjechało 18 osób. Tak, ale to jest Wodzisław Śląski i Boguszowice. Boguszowice, czyli Rybnik, też przyjechał z nami. Taką jedną ekipą przyjechaliśmy razem. Jest cały taki, można powiedzieć, rozpisany harmonogram, gdzie przyjeżdżają właśnie różne drużyny. No myśmy mieli akurat właśnie tą służbę weekendową, ale na pewno będą przyjeżdżały inne drużyny, inni harcerze. Na pewno za dużo w tych wszystkich ubrań tu jest, bo to się po prostu marnuje. To na tych kupach leży, że to wszystko masakra. Tego jest za dużo, tych ubrań wszystkich tam. Ale zarazem cieszymy się, że pomimo, że tych ubrań jest dużo, pomocy. Dużo, że pomoc jest naprawdę ogromna, bo Polacy chcą pomagać Ukraińcom. Polacy naprawdę czują się do tego zobowiązani, bo nie możemy być obojętni w takiej sytuacji. Ale jest też dużo ludzi także z Europy, co też jest budujące. Z Włoch, z Niemiec też przyjeżdżają, pomagają. Naprawdę bardzo fajne sytuacje, że jest takie duże zaangażowanie.